Księga Objawienia, drugi rozdział od 20 wiersza. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki. Jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich, a dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzy się nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od ojca mojego, dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Bis Vers 29. Dieses kirchliche System, von dem wir hörten, ten system kościelny, o którym żeśmy przed chwilą słyszeli, wird in Vers 16 beschrieben, in Vers 18 beschrieben. On został opisany w wierszu 18. Wenn wir an die möglichen Übersetzungen des Wortes Thyatira denken, jeżeli weźmiemy pod uwagę różnorodne tłumaczenia tego słowa Thyatira. Sie ist die Weihrauchspenderin. Thyatira to jest ta, która kadzidło ofiaruje. Und sie ist diejenige, die ein beständiges Opfer darbringt. I ona jest tą, która ofiarę stałą przynosi. Ein beständiges, unblutiges Opfer. Stała ofiara bezkrwawa. Und dadurch den Wert des einmaligen Opfers beiseite setzt. I w ten sposób tą jedyną ofiarę odsuwa na bok. Ich denke, dass es gut ist, uns etwas intensiv mit Vers 20 zu beschäftigen. Myślę, że dobrze będzie, gdy się intensywnie zajmiemy rozważaniem 20 wiersza. Weil dieser Vers die Irrtüme dieser Kirche sehr deutlich aufzeigt. Bo ten wiersz bardzo dobrze wylicza wszelkie błędy występujące w tym kościele. Ich habe den Eindruck, dass wir in dieser Frau die Verkörperung des Bösen schlechthin finden. Mam wrażenie, że ta niewiasta obrazuje tutaj tego złego. Ich erinnere noch an andere Vorkommnisse im Alten Testament. Przypominam sobie inne zdarzenia ze Starego Testamentu. Wir haben schon gehört, sie war eine Fremde. Myśmy już o tym słyszeli, że niewiasta Izebel była obcą. Wir lesen weiter von ihr, dass sie eine Mörderin wurde. Dalej czytamy o niej, że ona była morderczynią. Und die Propheten des Herrn tötete. I ona mordowała proroków pańskich. Außerdem übernimmt sie die Führung in ihrer Ehe. Poza tym ona przejęła kierownictwo w jej małżeństwie. Sie stachelt ihren Mann an, Nabot zu töten. Ona właśnie podjudzała swojego męża, aby zabił Nabota. Wir erkennen daraus, dass sie auch die Schöpfungsordnung Gottes umkehrt. Przez to poznajemy, że ona wywróciła do góry nogami porządek, jaki Bóg ustanowił w stworzeniu. Übertragen bedeutet es auf unsere Zeit. I teraz przenosząc to na nasze czasy, to oznacza, dass die Kirche die Stellung der Unterwürfigkeit aufgibt, że Kościół zrezygnował czy odłożył na bok stanowisko poddania się Panu,
Und anstatt Christus dem Haupt unterworfen zu sein, i zamiast być poddanym Chrystusowi, czyli głowie, selbst die Führung und Herrschaft übernimmt. Przejmuje samodzielnie prowadzenie i panowanie. In dieser Zeitepoche von 600 bis 1600 nach Christus, i w tym okresie czasu, w latach od roku 600 do 1600, ging das so weit, posunęło się ta rzecz tak daleko, dass die Kirche sogar die Führung über die politischen Mächte ausgeübt hat. Że Kościół wykonywał również i kierownictwo wszystkimi politycznymi siłami w rządzonych krajach. Ich möchte noch anschließend an das, was Max gesagt hat, über das, was die Frau darstellt, ein festgefügtes System, etwas nachtragen. W związku z tym, co brat Max powiedział, że ta niewiasta obrazuje tutaj tak mocno utwierdzony, wprowadzony system, chciałbym zapytać, dodać. Wir sehen sehr deutlich im Vergleich zu Pergamus eine Weiterentwicklung des Bösen. Bardzo dobitnie widzimy tutaj zobrazowany dalszy rozwój złego, zobrazowany w Pergamie dalszy rozwój złego. In Pergamus wird das Böse mit männlichen Personen in Verbindung gebracht. W Pergamie to zło jest pokazane w połączeniu z osobami męskimi. Mit Biliam und den Nikolaiten. Pokazane jest w związku z Bileamem i Nikolaitami. Wir haben gehört, das bedeutet, das Böse war vorhanden. Myśmy już słyszeli, że to oznacza, że to zło było tam wśród nich. Aber es war noch nicht ausgewachsen zu einem festgefügten System des Bösen. Ale w Pergamie ono jeszcze nie urosło, aby stało się takim na stałe wprowadzonym złym systemem. Aber so war es jetzt in Thyatira. Ale tak właśnie się stało w Tiatyrze. Es wurde geduldet. Tolerowano coś takiego. Wenn wir an die Prophetin denken, gdy pomyślimy sobie o tej prorokini, dann scheint mir, to wydaje się mi, dass sie vorgab, von dem Heiligen Geist inspiriert worden zu sein, że ona podawała, jakoby była inspirowana przez Ducha Świętego. In Wirklichkeit war sie aber satanisch inspiriert. Ale w rzeczywistości to była pod inspiracją szatana. Und dann hat sie, wie wir gehörten, gelehrt. A następnie, tak jak żeśmy już słyszeli, ona uczyła. Das ist erklärt worden. To już było wyjaśniane. Und sie verführt. I dalej czytamy, i zwodzi. Und ich möchte im Blick auf die Verführung noch einen zweiten Gedanken anschließen. I w związku z tym słowem zwodzić, chciałbym jeszcze drugą myśl dołączyć. Wenn es um die Verführung zur Hurerei geht, jeśli chodzi o to zwodzenie do wszeteczeństwa, dann bedeutet es immer, ob geistlich oder fleischlich, to zawsze to oznacza, jeżeli chodzi o wszeteczeństwo duchowe i fizyczne, dass das, was man Gott geben muss, że to, co miało się oddać Bogu, oder dem eigenen Ehemann, albo miało się oddać własnemu małżonkowi, einem anderen gibt. Oddaje się komuś innemu. Entweder den Götzen, albo oddaje się to bałwanowi, oder einem fremden Mann. Albo oddaje się obcemu mężczyźnie. Hurerei, ob geistlich oder fleischlich, bedeutet also immer, wszeteczeństwo, obojętnie czy duchowo, czy fizycznie, tak zawsze się odbywa. Jemand das nicht geben, was ihm gehört, aby nie oddawać komuś to, co do niego należy, und es einem anderen geben, ale oddawać to komuś innemu. Und wenn wir an die Zeit dieser Kirche denken, i gdy pomyślimy sobie o czasy, w jakich Kościół wtedy stał, dann war es nicht nur geistliche Hurerei, wir haben das schon gehört, die Verbindung mit der Welt, to już żeśmy o tym słyszeli, nie było to tylko
duchowe wszeteczeństwo. Und der Marienkult zum Beispiel. I na przykład kult maryjny. Aber es war auch fleischliche Hurerei in höchster Form in dieser Kirche. Ale również też i w tym kościele zaistniało cielesne wszeteczeństwo i to w najbardziej obrzydliwy sposób. Wir sehen also, wie in wenigen treffenden Worten. I widzimy z tego, jak w tych niewielu, ale bardzo trafnych słowach der Heilige Geist das ganze Ausmaß des Bösen in dieser Kirche schildert. Duch Święty zobrazował całą pełnię tego zła zaistniałego w tym kościele.